pewno kojarzycie takie ujęcia. Dzika przyroda, laskanie kaloszy w podmokłym terenie i fotograf czołgający się w wysokiej trawie schowany za wysokim obiektywem. Z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie Marcin Dobas, fotograf National Geographic, specjalizacja dzika przyroda. Tak, głównie dzika przyroda i krajobraz. Generalnie część zdjęć tak powstaje, ale na szczęście nie wszystkie. Twoje ostatnie zdjęcia powstawały właśnie w takich okolicznościach. Było chłodno, mokro, bo byłeś na Kamczatce. Tak, ostatni taki duży projekt to był wyjazd na Kamczatkę, gdzie rzeczywiście chłodno, mokro, może nie podmokła trawa, ale jakieś brodzenie brzacha, którymi płynie łosoś, natarło. Niedźwiedzie brunatne i ssaki morskie, czyli lwy morskie Stellera oraz orki. Udało się sfotografować to, co chciałeś? W zasadzie prawie wszystko z wyłączeniem orek, bo te nie chciały jakoś tam wejść w interakcję i nie chciały dać się sfotografować pod wodą, natomiast pozostałe założenia udało się zrealizować. Jak to jest z tym wchodzeniem w interakcję ze zwierzęciem? Jak nawiązać kontakt wzrokowy, tak? To faktycznie się dzieje? Znaczy, w przypadku ssaków to się dzieje, bo to są inteligentne istoty, które gdzieś, tak samo jak my, jesteśmy ciekawi, jak one się zachowują, to one też są ciekawe, co to za dziwny ssak w ich środowisku. Więc jak najbardziej tak, natomiast w przypadku ssaków morskich to jest po prostu zabawa. Znaczy, to jest, ja to porównuję do zachowania szczeniaka, który chce się z tobą bawić, podpływa, delikatnie cię łapie gdzieś tam za skafander, bierze twoją głowę w swoją paszczę. Więc rzeczywiście ten kontakt jest taki na bardzo wysokim poziomie. A czy były takie sytuacje, które były niebezpieczne? Raz miałem sytuację taką dosyć podbramkową w Norwegii, gdy fotografowałem woły piżmowe. I w momencie, gdy skierowałem obiektyw na wprost w stronę jednego samca, to ten samiec wstał, co mnie bardzo ucieszyło, bo woł generalnie leżący jest mało fotogeniczny, więc mówię, wow, fajne ujęcia. Zaczął machać głową lewo-prawo, mówię, wow, fajne, dynamiczne ujęcie. Tylko chwilę później, jakby patrząc mi głęboko w oczy, biegł galopem w moją stronę, co, biorąc pod uwagę fakt, że waży kilkaset kilo i biega kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, nie było niczym pozytywnym. Ale na szczęście jakby chciał tylko zasygnalizować i pokazać, że mu się to nie podoba. Jakby założeniem nie był atak. To jest dla mnie interesujące, to czy faktycznie jesteś blisko, czy to jest tak, że tę odległość skraca obiektyw, czy naprawdę jesteś czasami na wyciągnięcie ręki? Z jednej strony oczywiście skraca, znaczy stosowanie długoogniskowych obiektywów powoduje skrócenie tej perspektywy, więc często się wydaje, że one są bardzo blisko, natomiast niektóre zwierzęta są rzeczywiście bardzo blisko i tak było na Kamczatce, znaczy ja najbliżej miałem do niedźwiedzia, nie wiem, 3-4 metry, gdzie on sobie po prostu spacerował, tyle tylko, że jest to taki troszkę wyjątek, jeśli chodzi o świat drapieżników, bo to są niedźwiedzie, które mają poddostatkiem jedzenia, znaczy one są obżarte tak tym łososiem, że całkowicie ignorują człowieka. Oczywiście do czasu, no bo zawsze mu może coś odbić, czy zawsze mu się może coś nie spodobać, ale potrafiłem być bardzo, bardzo blisko. Marcin, fotografowałeś orki, fotografowałeś uchadki, fotografowałeś niedźwiedzie. Które z tych spotkań było najbardziej wyjątkowe? Ssaki morskie pod wodą. Wszystko. Znaczy, bez względu na to, czy to delfin, czy to właśnie foka szara, czy to lew morski, czy uchadka. To, o czym mówiłem wcześniej, znaczy ta interakcja, chęć zabawy, chęć poznania, to są takie przeżycia, które myślę, że na zawsze gdzieś tam zapadają w pamięć. Jakie masz jeszcze wyzwanie jako fotograf dzikiej przyrody? Oj, mnóstwo. Jakby pomysłów i planów jest zdecydowanie więcej niż da się zrealizować. Cały czas mnie ciągną rejony takie z krańca kuli ziemskiej, czyli daleka północ, dalekie południe, z naciskiem na dalekie południe, czyli rejon antarktyczny. Chociażby ze względu na to, że jest bogactwo życia i w zasadzie prawie nie ma ludzi. Marcin, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Marcin jest naszym gościem podczas Festiwalu Podróżników National Geographic w Nadarzynie. Dziękuję ślicznie.